Witam w prezentacji 21 numeru kultowych ciężarówek z epoki PRL-u od De Agostini. W tym numerze Praga V3S. W środku dla wzmocnienia mamy włożoną tekturę. Dwudziestym pierwszym modelem w kolekcji jest Praga V3S. Model jest w kolorze niebieskim. Posiada zabudowę skrzyniową z ładunkiem drewna. Posiada kabinę z lekko wysuniętym przodem. Z przodu posiada prostokątną atrapę chłodnicy z otworami z napisem Praga, dogiem nad nią, maskę dzieloną na dwie części. Posiada wysunięte do przodu błotniki połączone z przednim zderzakiem. Za zderzakiem posiada reflektory, kierunkowskazy, na zderzaku słupki oznaczające szerokość pojazdu, tablice, haki. Z przodu ma dwie szyby z wycieraczkami montowanymi od góry, lusterka na podwójnych prętach, prostokątne. Po stronie pasażera ma włazy z wyjściem na dach. Posiada kierownicę i dwa fotele. Za kabiną ma dwa obudowane koła zapasowe. Po stronie kierowcy ma stopień, dwa okrągłe zbiorniki, jeden mniejszy, drugi większy. Po stronie pasażera ma zbiornik paliwa. Zabudowę ma skrzyniową opcją desek. Ładunek drewna. Pod zabudową ma dwie osie z tyłu. Przyczepione do zabudowy ma błotniki. Z tyłu ma światła na prętach w dół. Po stronie kierowcy tablice. Po środku zaczep. W ostatniej części ma wytłaczoną nazwę modelu i skalę, silnik, przekładnie, trzy mosty napędowe na przedniej, środkowej i tylnej osi, każda oś połączona osobnym wałem napędowym, a rurę wydechową z tłumikiem. Od spodu widoczne dwa okrągłe zbiorniki i zbiornik paliwa. Elementy zawieszenia i z przodu koła pojedyncze, z tyłu podwójne na dwóch osiach. Numer 21. Numer jest w kolorze czerwonym. W tym numerze Praga V3S. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje o wydawcy, zdjęcie modelu z jego informacjami,
Praga V3S. Przede wszystkim dla wojska. Jechali w milczeniu. Rozmowa i tak nie miała sensu, bo silnik zagłuszyłby każde słowo. Żeby się porozumieć, należało krzyczeć, lecz nawet wtedy nie było gwarancji, że siedzący obok siebie mężczyźni się usłyszą. Poza tym cała trójka znała sprawę i nie musiała o niej dyskutować. Mieszkańcom jednego z przysiółków, leżących na dalekich krańcach Kotliny Kłodzkiej, tuż przy granicy z Czechami, problem sprawiał zeszłoroczny śnieg, topniejący i spływający z gór. Dlaczego? Zacznijmy od początku. Rozrzucone wśród pofalowanych lasów i pól, poniemieckie gospodarstwa zostały podłączone do prądu w latach 70. Nie obyło się bez walki. Władze nie kwapiły się bowiem do elektryfikacji tego zakątka Polski. Stanowcza postawa mieszkańców, a zapewne i jakieś znajomości podbudowane prezentami sprawiły, że urokliwe miejsce zostało wreszcie podłączone do sieci. Szybko się okazało, że drewniane słupy wspierające kable nie mają szans stawić czoła ukształtowaniu terenu i pogodzie. Najmniej skuteczne opierały im się wysokie pale wbite w kamienisto-błotnicze zbocze, przewracały się po każdej zimie. Spływająca z gór woda wypłukiwała bowiem ziemię i kamienie, w których i bez tego słupy trzymały się na słowo honoru. Nie pomagały żadne sztuczki. W najlepszym przypadku słupy się przekrzywiały, a przewody linii elektrycznej dyndały na wietrze. Główny problem podczas usuwania awarii stanowi fakt, że linia została pociągnięta na skróty przez pola i las zamiast wzdłuż drogi. Gdyby ówcześni specjaliści rozmieścili słupy wzdłuż szosy, nie padałyby one w rozmokłej ziemi. Mamy zdjęcie i informację, że oznaczenie Praga V3S pochodziło od określenia wojenski Tritunowa Special, czyli specjalny pojazd wojskowy. Trójka wskazywała na ładowność 3 ton, potocznie ciężarówkę zwano Wetreska, Wejtra albo Wejtraska. Być może nie chodziło tylko o to, by technicznemu skrótowi nadawać brzmienie milsze dla ucha lub łatwiej zapadające w pamięć. Nie od rzeczy będzie również przetłumaczenie potocznej nazwy jako Wytrzęska. Choć od ciężarowego auta terenowego o wojskowej proweniencji nikt przecież nie oczekiwał, że będzie komfortowe. Mamy zdjęcie i informację, że najbardziej charakterystyczną częścią pojazdu był mały nos. Pod maską oczywiście znajdował się silnik, lecz został on cofnięty za przednią oś, więc do przodu wystarczyła niewielka jego część. Aby się dostać do niektórych podzespołów silnika, wystarczyło podnieść tunel ochronny znajdujący się pomiędzy siedzeniami w kabinie. Komfortowy dostęp do motoru i skrzyni biegów uzyskiwało się jednak po pochyleniu kabiny do przodu. Mamy zdjęcie deski rozdzielczej wojskowej wersji Pragi V3S. Po prawej stronie od zegarów znajdowało się urządzenie do ładowania bomb eterowych. To niewielkie ładunki z niezwykle łatwopalną zawartością. Była ona wszykiwana do kolektora dolotowego, co umożliwiało rozruch w czasie dużych mrozów. Mamy zdjęcie i informację, że ciężarówkę produkowano przez blisko 40 lat. Ostatnie wozy wyjechały z fabryki w 1990 roku. Jeszcze długo po zakończeniu produkcji wykorzystywano je w służbach miejskich. Na zdjęciu jeden z takich pojazdów w Pradze w 2007 roku. Mamy zdjęcie modelu z opisanymi rzeczami takimi jak właz, kabina, przednie okna, chłodzenie powietrzem, układ hamulcowy, silnik, napęd, bomba eterowa, rama. Mamy zdjęcie Pragi V3S, która powstała na zamówienie czechosłowackiej armii. Samochody, które zostały wyprodukowane dla cywilnych przedsiębiorstw, w razie mobilizacji miały być zarekwirowane w pierwszej kolejności. Wszystko zmieniło się po 1989 roku. Praga V3S w cywilu sfotografowana w Czechach latem 2009 roku. Mamy zdjęcie sześciocylindrowego silnika wysokoprężnego T912, który był chłodzony powietrzem. Produkowała go firma Tatra, która stosowała chłodzenie powietrzem zamiast cieczą od okresu międzywojennego
To rozwiązanie miało bezsprzeczne zalety. Zimą kierowca nie musiał pamiętać o zmianie płynu chłodzącego na zimowy, a latem nie przejmował się możliwością zagotowania cieczy, co mogło skutkować zatarciem silnika. Do silników chłodzących cieczą latem zazwyczaj stosowano wodę, a zimą płyn z glikolem. Zamarznięta woda mogła rozsadzić blok silnika. Egzemplarz widoczny na zdjęciu przez długie lata pracował na wielu stołecznych budowach, ogromnych drapaczy chmur w centrum Warszawy oraz blokowisk w dzielnicach na obrzeżach miasta. Pierwsze ciężarówki okazały się wadliwe z powodu niskiej kultury technicznej oraz znikomego reżimu technologicznego zarówno w fabryce, jak i wśród jej kooperantów. Mamy zdjęcie przysypanych śniegiem Pragi i Tatry. Pod maską tych pojazdów pracowały silniki o bardzo podobnej konstrukcji, różniące się niekiedy tylko liczbą cylindrów. Auta ustawione na boczny tor mogły służyć jako magazyn części zamiennych, od lewej Praga V3S, Tatra 805, 3 Pragi S5T oraz dźwig na podwoziu Tatry 111. Mamy wymiary ciężarówki z jej danymi technicznymi. Na ostatniej stronie mamy informację, co w następnym numerze, czyli Studebaker US6 z roku 1941. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.